Przedstawicielki płci pięknej coraz chętniej aspirują do roli następczyń burmistrza Krosna Odrzańskiego. Póki co jedynie symbolicznie, ale determinacja i tak godna pochwały. A wszystko za sprawą licytacji podczas ubiegłorocznego finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Dwa vouchery i dwie przyszłe panie burmistrz. Najpierw na jeden dzień w gabinecie przy Parkowej zasiadła Wiktoria Samulska. Tuż po świętach miejsce Marka Cebuli przejęła Maja Weretko. Dzięki niej poznaliśmy kilka nieznanych faktów z pracy włodarza gminy, a dzień pracy zaczyna się wczesnym rankiem. Na początku burmistrz siada na swój fotel, pyta się sekretarek, czy ma jakieś dokumenty do podpisania, otwiera komputer, czy są jakieś wiadomości i musi przelać pieniądze do sekretariatu. O, to są na pewno poważne środki na poważne rzeczy. Tak. I powiedz mi, co jeszcze dalej należało do twoich obowiązków tego dnia, co robiłaś? Chodziłam zapoznawać się z wszystkimi osobami w gminie, a potem... A potem to zaczęły się już sceny niczym z filmów akcji. Pojechałam ze Strażą Miejską i z policją jeździć po Krośnie. O, i coś się tam zdarzyło podczas tej kontroli? Policja zatrzymała dwa auta. No proszę, na pewno ktoś tutaj przekroczył prędkość chyba, co? Nie, źle stanął. Takie rewelacje to jednak rzadkość. Maja podkreśla, że czuwanie nad losami miasta i gminy do łatwych nie należy. Zbyt dużo roboty. No proszę. Tak. Czy jednak praca ciężka? Tak, bardzo. A to już kilka ujęć z ukrycia i rozmowa za kulisami. Najnudniejsze było to spotkanie. Bo dlaczego? Z kim się spotykałeś? Nie wiem. Jakieś pewne takie, pewnie poważne osoby, tak? Na jakichś stanowiskach. No, to mówili o czymś, czego ja w ogóle nie wiedziałam. No, my też czasami nie wiemy. A co o nowej roli swojej córki myśli mama? Rola wyjątkowa i bardzo dużo gadania w domu. Opowiadała do późnego wieczora. Bardzo się cieszyła. Chociaż znam pracę Urzędu Miasta, to i tak odkryła jeszcze wiele nieznanych rzeczy dla siebie. Podobną przygodę będzie można przeżyć także w tym roku. W niedzielę podczas finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy zostaną zlicytowane dwa vouchery na dzień w fotelu burmistrza.